Cześć kochani, ja jestem Kasia, a Wy jesteście na kanale Beauty Miss Masz i dzisiaj zapraszam Was na nie tylko nowy odcinek, ale też na nowy format. A słuchajcie, założeniem tego formatu będzie jedna podstawowa rzecz na tym kanale, czyli gadanie. Bo słuchajcie, ja bym bardzo chciała rozwijać ten kanał dalej i bardzo bym chciała do Was przychodzić. I chciałabym, żebyśmy się trochę poznali też na innych płaszczyznach niż tylko takie gadanie i jakieś tam przemycanie jakichś tam głupawych tekstów do filmów, tak? To jestem ja i to jest autentyczne, nie muszę tego kreować i ja to uwielbiam robić, ale oprócz tego chciałabym z Wami trochę porozmyślać o życiu, trochę pogadać o różnych rzeczach, dowiedzieć się czegoś o moich widzach, bo niestety nie mam Was za dużo, ale każdego bardzo cenię i chciałabym, żeby te komentarze były trochę bardziej aktywne. Mam nadzieję, że w to pójdziecie, jeżeli nie teraz, to kiedyś. Mam nadzieję, że to się rozwinie i że będę mogła Was bliżej poznać w mniejszym bądź w większym stopniu. I słuchajcie, najlepszy dzień na robienie takiej pogadanki to po prostu w moim mniemaniu jest poniedziałek. Więc format nazywa się poniedziałkowa kaweczka. I tak, ja do Was przychodzę z kaweczką i wyglądam tak, a nie inaczej, dlatego że ja jestem zdezorowana, jestem zmęczona i mimo tego, że ja mam jak zwykle słowotok i gadam jak najęta, to już jest chyba ta kofeina po prostu, której już trochę tutaj upiłam, bo jak widzicie, ja piję bardzo mleczną kawę. Natomiast wracając do tematu, no i wypadłam. No, bardzo ciężko jest, jak nie macie jakby takiego tematu przewodniego, że jakby macie w głowie pełno myśli i nie robicie na przykład recenzji danego produktu, tak jak ja to na przykład robię, jakby gadam na konkretny temat, a do Was przychodzę i ja jakby chcę Wam powiedzieć bardzo dużo i bardzo różnych rzeczy, to trochę jednak idzie wypaść z rytmu. Ja bym nie chciała ciąć tych filmów, bo chciałabym z Wami mieć taki naturalny kontakt, jakby no okej, będą cięcia, na pewno będą cięcia, bo nie wierzę, że nie, dlatego że też w blogu różne rzeczy się dzieją i słuchajcie, tutaj nawet słuchać, jak moi sąsiedzi idą po klatce i tam różne pierdoły robią i tak dalej. Także na pewno jakieś cięcia będą, natomiast ja tego nie chcę robić za dużo. Chcę, żebyśmy mieli taki format, w którym poczujemy, że jesteśmy razem, że możemy pogadać, nawiążemy może jakiegoś pewnego rodzaju więź, na tyle, na ile się da oczywiście. No, natomiast co Wam chciałam powiedzieć, stwierdziłam, że najlepszym dniem na takie gadanie jest po prostu poniedziałkowe, po prostu picie kaweczki. Dlatego, że nie oszukujmy się, poniedziałek to jest wojna. To nie jest zwykły dzień tygodnia, nie, to jest wojna o przetrwanie. To jest po prostu wejście w ten nowy rytm, w nowy tydzień i dokoptowanie. Okej, ja rozumiem, że niektórzy mogą mieć weekend też bardzo aktywny, no ale u większości poniedziałek równa się pójście do pracy. U mnie tak jest. Poniedziałki są po prostu dla mnie mega ciężkie. W ogóle każdy dzień to jest dla mnie walka o zrobienie czegokolwiek. Dlatego, że ja mam ciężką pracę. Ja mam bardzo ciężką pracę. Ja mam pracę fizyczną. Ja nie oszukuję. Ja nie do końca się nadaję do takiej fizycznej pracy. No ale wiecie, pieniądze na drzewach nie rosną, nie? I to nawet nie chodzi o to, że no, nie chciało mi się uczyć czy coś. Chociaż to też, ale pomijmy ten fakt. No generalnie, no wiecie, no bez pracy nie ma kołaczy, dlatego siedzę gdzie siedzę, mam pracę jaką mam, mam ciężką pracę i ja jestem po prostu wyrąbana do granic możliwości po pracy. Jak ja po pracy nie posiedzę z godzinę na pupie, to po prostu ja nie jestem w stanie nic zrobić. Ręce bolą, nogi bolą i po prostu dramat, amba Fatima, po prostu siła była i siły nie ma, tak to u mnie wygląda. No i co ja Wam mogę powiedzieć, no to, że stwierdziłam, że poniedziałki to są dla mnie tak ciężkie dni, i tak bezproduktywne, i tak muszę się zmuszać do zrobienia czegokolwiek, że dla mnie to jest po prostu najlepszy po prostu taki bodziec, żeby ruszyć z tą nieproduktywnością i przekuć to w produktywność. I właśnie dlatego będą te formaty, będą poniedziałkowe kaweczki i ja dosyć, że będę mogła siąść na pupie i trochę odpocząć i wypić kawę, żeby ruszyć dalej w ciąg dalszy dnia. To jeszcze przy okazji będę mogła do Was przyjść i będę mogła sobie z Wami pogadać. Myślę, że to jest fajna opcja, dlatego taki, a nie inny format, dlatego tak, a nie inaczej. No ale słuchajcie, o czym my tutaj będziemy gadać? Będziemy ruszać na pewno różne tematy, bo jak wiecie, zaczął się nowy rok i nowy rok, nowe możliwości. I ja zawsze mam takie fioła, że ja sobie w głowie wymyślam milion postanowień noworocznych. I tak oczywiście, ja nie wszystkie je spełniam, ale to mnie napędza. I nawet ja mam taki system myślenia, że zrobię sobie listę 10 postanowień. I ja nie wkurzam się, że ja jakby nie do końca wszystko zrobiłam według założeń i nie zrobiłam wszystkiego, ale zawsze myślę w ten sposób, że kurde,
Ale chociaż trochę zrobiłam, coś zrobiłam i wiecie, no, no wszystko na miarę możliwości, no nie oszukujmy się. Ja też ostatnio sobie dokoptowałam trochę za dużo tych obowiązków, no i też oczywiście później było, jak było, że cały weekend siedziałam albo właściwie leżałam odwłokiem do góry, nie? No i tak wyszło. No, więc to też nie jest dobra metoda. Dlatego dajmy sobie na luz z tymi postanowieniami noworocznymi i dzisiaj taki ruszmy temat, postanowienia noworoczne. Ja też takie mam, ja jestem tylko człowiekiem i ja też co roku jestem w tej grupie, że będę się zdrowo odżywiać, będę to, będę tamto. I ja to trochę robię, w sensie, że wiecie, ja nie jestem takim frikiem, kiedyś byłam, tak, nie mam mięsa, warzywa i w ogóle jakieś takie, to były moje podstawowe produkty żywieniowe i w ogóle na parówki nie mogłam patrzeć i tak dalej, no po prostu I najlepiej, ewentualnie jeżeli już jakieś mięso, to ryba z warzywami i generalnie siłownia pod chmurką everyday i po prostu bieganie codziennie, nie? Ja teraz, jak ja bym to miała robić, to ja nie wiem, nie? To tamtej Kaśki już nie ma, to po prostu to nie, No, pomijając fakt, że chodziłam na technologię żywienia i wiecie, piramida żywieniowa, 12 grup żywieniowych, to po prostu wszystko jest tu i to wygląda na zasadzie po przejściach takich, jakie się ma na takich zajęciach i słuchania, po prostu głowę masz taką i później tak jest, o jajko gotowane 80 kalorii, o smażone 120, w sensie sadzone, nie? No i takie rzeczy zostają. No i tak jak jeszcze chodzicie do grupy, gdzie jest pełno dziewczyn, to tak każdy się nawzajem nakręca i nagle uświadamiasz sobie, że nagle zaczynasz się robić trochę freakiem. No i tak to wygląda. Ja już taka nie jestem, w sensie nie truję przyjaciółom tyłka na ten temat, że ej, a wiesz, że to jest niezdrowe i coś, bo ja też to robię. Ja generalnie w swoim życiu osiągnęłam taki etap, że bardzo, bardzo źle się odżywiałam w pewnym momencie i doszło do tego, że po prostu zrobiłam się taka. No już trochę taka nie jestem, bo trochę schudłam, chociaż i tak od zeszłego roku przytyłam prawie 10 kg, nie? No, ale co Wam mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć to, że nie jestem takim frikiem na punkcie zdrowego odżywienia i nie chodzi o to, że ja codziennie restrykcyjnie wymyślam sobie, że nie mogę zjeść tego, to jest niezdrowe i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim nie gadam o tym, bo to jakby nie ma sensu. To wiecie, krowa, która dużo moczy, mało mleka daje, więc no, tak to wygląda, więc że ja nie czuję przyjaciółom dupy, że ej, wiesz, że te chipsy to, czy tamto to. Bardzo dużo moich znajomych po nowym roku takiego jakiegoś hopla, że nie tylko gada o tym, że po prostu non-stop chodzi na siłownię i non-stop się zdrowo odżywia. Tak jakby powiedzenie mi o tym parę razy wystarcza, ale to nie chodzi o to. To chodzi o to, że sami sobie robimy tym krzywdę, że wiecie, nakręcamy się nie wiadomo jak. No i co to później powoduje? Powoduje to, że jak raz w tygodniu coś nam nie pójdzie i nie pójdziemy 5 razy w tygodniu, tak jak sobie zarzucimy, że o, 5 razy w tygodniu będę chodzić na siłkę. I nagle się okazuje, że jestem człowiekiem. O, będę musiała wypipkać. No, tak, i to właśnie jestem ja. No, no, także generalnie nagle się okazuje, że jestem człowiekiem, boli ręka, boli noga, nie mam czasu, albo po prostu boli mnie głowa, mam migrenę i się nie da, i po prostu się nie da, albo po prostu obowiązki domowe, nie wiem, wyjście z psem, wyjście z chłopakiem i cokolwiek, na inne rzeczy też trzeba mieć czas. I nagle się człowiek zaczyna karać i nagle masz taki tryb myślenia, że ej, ja nie daję rady. I ludzie wtedy zaczynają bardzo często rezygnować i to jest taka jedna z tych przyczyn, dlaczego też tak między innymi jest, że ludzie po nowym roku mają pójdę na siłownię, będę się zdrowo odżywiać i ludzie zaczynają wywierać na sobie niezdrową presję i dla mnie to jest, ja już się nauczyłam, że tak się nie robi, bo nie warto jest się katować za to, że kurde, no ale nie osiągnęłam tego, co chciałam, nie chodzę, nie wiem, 5 razy w tygodniu na siłownię, czy ej, kurde, zjadłam bułkę, a przecież to jest pieczywo, pieczywo jest złe, bo będę miała brzuch glutenowy i tak dalej. Nie, no po prostu ja tego słuchać nie mogę, no ale okej. No ja na mojej diecie, jak kiedyś byłam na diecie, jadłam kebaby i schudłam, nie? Także da się? Da się. Bo generalnie najważniejsze jest deficyt kaloryczny, no ale mniejsza o to. W każdym bądź razie, wiecie, ludzie sobie wyznaczają takie bardzo, bardzo niezdrowe jakieś kategorie i ja bym Wam dzisiaj chciała powiedzieć, żebyście nie wyznaczali sobie bardzo restrykcyjnych jakichś super wow, po prostu nie wiadomo jakich wymagań, bo to nie ma sensu. Cieszcie się po prostu z tego, że postanowienia noworoczne są fajne, bo motywują Was i robicie coś,
ale róbcie to według swoich możliwości, według swoich po prostu potrzeb. Kiedy macie ochotę, to idźcie i róbcie to. Nieważne, czy to jest malowanie, czy nie malowanie. Bo w moim przypadku na przykład też sobie wymyśliłam, że wrócę do malowania akrylami na przykład. I w ogóle postanowień noworocznych mam mnóstwo w tym roku. Wymyślałam sobie, że zadbam o moją dietę, ale to nie chodzi o to, żeby nie wiadomo co ze sobą zrobić, czy schudnąć, czy co. Tylko ja po prostu znowu się zatracam, wiecie, znowu jest na zasadzie, wychodzę na miasto i no kocham kurczaka z maka, nie? I to jest ten problem. No i na przykład kurczaka z maka, albo pizzę zamawiam i tak dalej. No wiecie, raz, że się nie chce gotować i tak dalej, a dwa, że jest to wygodna forma po prostu. No i jest jak jest, tak, albo gotowce się kupuje. Albo na przykład jem bardzo nieregularnie, albo na przykład piję dużo gazowanego. Ja nie powinnam pić gazowanego, bo to mi po prostu robi krzywdę. I wiecie, no ale człowiek tak jakoś z odruchu. No i nawyki się wypracowuje po pewnym czasie i te nawyki nam zostają. No i ja też takie nawyki mam. I to nie chodzi o to, żeby, nie wiem, tam nie pić całkiem tego, czy nie jeść całkiem tego, tylko chodzi o to, żeby trochę sobie polepszyć ten stan zdrowia i trochę gdzieś tam faktycznie zadbać o siebie. To jest na tej zasadzie, czy gdzieś tam faktycznie mieć więcej ruchu, bo tak w tym roku też sobie, tak jak większość osób, postanowiłam, że będę chodzić na siłownię. I ja już to postanowiłam generalnie 2 lata temu sobie wymyśliłam, nie? No ale tak jakoś wyszło, że mi w życie wszedł facet, no i tak wyszło, że nie muszę mieć motyle w brzuchu, nie? No i sobie wymyśliłam, no przecież jak ja po takiej ciężkiej pracy i w ogóle będę pełna aktywna i w ogóle będę z nim hasać po jakichś łąkach i w ogóle jeździć, zwiedzać i nie wiadomo co, jak przecież będę chodziła na siłownię. No teraz już trochę jestem, nie? Także wiecie, jak motyle opadają, to możesz pozwolić na to, żeby się bardziej zająć sobą. I to jest dobre, i to jest zdrowe. No ale wiecie, fajnie też nie zatracać siebie. To jest mój problem, że ja jak wchodzę w związek, to zatracam siebie, nie? To jest takie nie do końca dobre. Nie róbcie tego, ale pamiętajcie też o tej drugiej osobie. No i co ja Wam chciałam powiedzieć o tych postanowieniach noworocznych? Żebyście się cieszyli. Żebyście się po prostu cieszyli z tego, że robicie. Że może nie robicie na 150%, ale naprawdę wystarczy na te 100. Bo to, co my sobie bardzo często po Nowym Roku zarzucamy, to 150%. Nie, nie 100, tylko 150. No, a ja w ogóle to Wam powiem, że chciałam narzekać dzisiaj jeszcze na poniedziałek, bo po prostu masakra, tragedia i nie wiem co jeszcze. I ja sobie też narzuciłam taki, a nie inny tryb życia w tym roku, że po prostu chcę z Wami gadać, chcę chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, chcę gdzieś tam trochę więcej jeszcze zadbać o tą dietę i tak dalej i po prostu wychodzi na to, że jak Ci wchodzą zajęcia dodatkowe w ciągu dnia, które Ci zajmują 2 godziny, no to nagle jak masz 8 godzin pracy, godzina na transport do pracy, no to masz 9 godzin i do tego dolicz jeszcze 2 godziny na jakieś zajęcia dodatkowe. Plus jeszcze to rób jeszcze inne pierdoły, rzeczy w domu i tak dalej i weź jeszcze śpi, no. No to ja już w ogóle nie wiem, gdzie ja mam mieć ten czas. I właśnie to byłam ja z dawnych czasów. Taka Kaśka, która po prostu szła do szkoły, wracała i coś tam zjadła i generalnie i ja non stop robiłam, malowałam, w ogóle biegałam, chodziłam na siłownię i tak dalej. No i nagle lądowałam w szpitalu mimo zdrowej diety i tak dalej i w ogóle takiego bycia nawet pewnego rodzaju freakiem i freakiem? Coś mi się przejęzyczyło freakiem. No i wyszło jak wyszło, że byłam w szpitalu na udarówce, nie? No ale okej, okay, to jest w ogóle hit. I no, migreny z aurą, tak to wygląda. No, także nie ma zasady, że jak zdrowo się odżywiacie i jesteście po prostu fitnessiakami i ćwiczycie każdego dnia, to że nic Wam się nie stanie, bo możecie nagle wylądować z podejrzeniem udaru, nie? Nagle się okazuje. Ale co ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć? To, żebyście podzielili się ze mną swoimi postanowieniami noworocznymi. Chociaż ja jestem bardzo ciekawa, jakie postanowienia ludzie sobie robią, bo to jest takie bardzo oczywiste, że wszyscy prawie, no dobra, może nie wszyscy, ale większość z nas sobie wymyśla, nowy rok, nowa ja, w końcu pójdę na siłownię, będę się zdrowo odżywiać, będę wyglądała jak laska z okładki. To jest też w ogóle temat rzeka. I ja Wam powiem, że bardzo nie lubię takiego stwierdzenia. Ej, ja ostatnio znowu usłyszałam, że ej, ale Ty się chyba nie chcesz odchudzać, bo przecież będziesz wyglądała jak ostrobok. No, fajnie. Tym bardziej, że ja od zeszłego roku przytyłam prawie 10 kilo i jakby
Nie, żebym się czuła źle, ale chciałabym wrócić do starej wagi i nie mówię, że w tym roku, ale może kiedyś i na pewno kiedyś to jeszcze zrobię, tylko ja po prostu nie wybieram na sobie presji, ja po prostu daję się na luz i jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku, jeżeli nie w przyszłym roku, to za 2 lata, ale kiedyś to zrobię, bo ja mam taki tryb myślenia, to jest na tej zasadzie i zrobię to dla siebie i w zgodzie ze sobą i bez żadnej presji, ale się złoci, mówienie komuś, że ktoś jest za chudy albo za gruby, to jest też coś, co po prostu po nowym roku to jest po prostu wysyp. Ja tego tak nie cierpię. Jak nagle słyszę, że od jednych słyszę, że jestem za mała, od innych słyszę, że jestem za duża, a tak sobie wtedy myślę, a ty się mnie kurde pytałeś o zdanie, co ja o sobie sądzę? Bo tak się składa, że to jest chyba najważniejsze, nie? No, także pamiętajcie, żeby się na to nie dać. Nie dajcie się na te głupie gadanie, że słuchaj, może byś coś ze sobą zrobiła, albo nie rób wcale, bo przecież wyglądasz dobrze. Jest najważniejsze, żebyście się dobrze czuli ze sobą. Jeżeli nie macie jakiejś otyłości i nie grozi wam, nie wiem, jakaś naprawdę mocna choroba, czy coś nie zagraża waszemu zdrowiu, no to jest jakby tylko i wyłącznie kwestia estetyki, tak? No to już nie oszukujmy się, w takiej sytuacji to jest po prostu, no, wasz wybór. Ech, no i te postanowienia noworoczne. Ja wam powiem, że w tym roku sobie trochę tego narzuciłam, bo wymyśliłam sobie, że chcę zrobić określoną liczbę odcinków w tym roku na YouTubie. I jak widzicie, z moją regularnością jest różnie. No bo to jest wszystko kwestia życia, tak? No, życie jest różne, także no jakby, no. Więc raz. To określona liczba odcinków na YouTubie i jeszcze sobie nie przeliczyłam, ile bym chciała, żeby tam mniej więcej tego ciągu roku było. Dwa, że wymyśliłam sobie, że chcę zrobić coś nowego na YouTuba i to już mi się udało, bo właśnie to zaczęłam. Tylko że jakby następnym razem przyjdę do was z bardziej konkretnym tematem, a nie z takim biadoleniem, takim wstępem i po prostu z taką głupią pogadanką o tym, jak poniedziałki są złe i dlatego w poniedziałki będziemy gadać o życiu i nie tylko, i dlaczego nie warto wywierać na sobie presji noworocznej, bo po prostu ludzie zapominają o tym. Trzy, że ja sobie wymyśliłam, że ja w tym roku wrócę do malowania i trochę to już po części zrobiłam, bo już coś tam zaczęłam, wiecie, chwytać za mazaki, markery i tak dalej, ale ja sobie wymyśliłam, że ja w tym roku chcę siąść i po prostu będę malować obraz akrylami. I ja sobie go powieszę w salonie, nie? To jest w ogóle, to jest moje postanowienie noworoczne numer 3 na ten rok. To jest w ogóle to. 4 to jest to, że chciałabym trochę lepiej jeść. Ja nie mówię, że schudnę. Schudnę to spoko, nie? To nie. To ja bym chciała gdzieś schudnąć, ale to jest coś, co ja sobie zostawiam zawsze na jakieś takie schudnę, nie to nie, nie? To jest na tej zasadzie. Ja wychodzę z założenia, że na to trzeba być naprawdę gotowym, bo jak się człowiek do czegoś zmusza, a szczególnie do takich diet, to nie jest nic dobrego. Na to trzeba być gotowym, szczególnie tutaj w głowie i przemyśleć. No i warunki fizyczne też muszą nam na to pozwalać, a to jest inna sprawa. No i to są takie główne moje postanowienia noworoczne. I wam powiem, że najgorszym moim postanowieniem noworocznym, z którym mam największy problem, i to jest moje nie tylko coroczne postanowienie noworoczne, ale comiesięczne postanowienia noworoczne, to jest tylko takie, jak dostanę wypłatę, nie zrobię zakupów, jak dostanę wypłatę, będę oszczędzać, odłożę. I nie, żebym ja nie oszczędzała, tylko wiecie, jak to jest. Zawsze jest jakaś wymówka. Ja mam taki głupi system. No i właśnie, dzisiaj zrobiłam zakupy na kolejny odcinek, nie? Bo oczywiście weszłam do Rossmana. No bo przecież potrzebowałam parę rzeczy, nie? No. I ja to sobie zawsze tak tłumaczę, że ja do tego Rossmana, to ja wchodzę tylko po potrzebne rzeczy. Ja jak z moim chłopem gdzieś idę i robimy zakupy, to ja mu zawsze mówię, no przecież ja kupuję same potrzebne rzeczy. Ja sama się z tego śmieję, bo tak nie jest, bo wiecie, można się obejść bez peelingu enzymatycznego do twarzy, no bo nie oszukujmy się, no ale można się obejść. I tak naprawdę jak sobie przemyślimy, ile my rzeczy zużywamy, które po prostu nam ułatwiają pewne rzeczy, ale wcale nie musimy ich super wow mieć, no to no, i oczywiście wiecie, no samo opalacz był w promocji. Ja oczywiście tak, to jest też moje postanowienie bardzo mocne, że będę bardziej o siebie dbała, bo nie żebym o siebie nie dbała, ale po prostu robię to bardzo często po łebkach, na zasadzie wiecie, ułatwiam sobie, bardzo dużo zamienników sobie powprowadzałam i na przykład zamiast pełnoetapowej pielęgnacji i tak dalej, masaży i w ogóle nie wiadomo czego, tak jak kiedyś, to ja po prostu się wycwaniłam, nie? Zamiast serum i tak dalej, to
maska na noc, no dobra, nie? No i ja po prostu po myciu nakładam maskę całonocną i ja to robię codziennie w zamian takiej zwykłej pielęgnacji. I moim też takim, oprócz, wiecie, tego oszczędzania, i z czym mam bardzo duży problem, bo zawsze się znajdzie coś, co ja potrzebuję. Wiecie, no tak akurat, o, właśnie sobie uświadomiłam, że jeszcze przyjdzie zamówienie też na kolejny odcinek. Oczywiście ja Wam to nagram, no bo jak żeby inaczej. Wiecie, to jest takie z jednej strony promowanie wydawania pieniędzy, gdzie ja bym sama chciała oszczędzać, ale z drugiej strony to jest też tak, że ja Wam próbuję pokazać, że da się znaleźć fajnie, tanie rzeczy i że, no kurde, no da się. Tak jak ostatnio gadałam o tym, że no fajnie by było, jakbyście tam na przykład sobie Letyshop założyli i tak dalej. No to są takie pierdoły, ale słuchajcie, no ja odkąd wtedy z Wami gadałam, a to było, nie wiem, może 2 miesiące temu jakoś tak, to po tych 2 miesiącach ja już na tym Leti mam kolejne 35 zł uzbierane. No niby nic, no ale no co, wybiorę sobie 35 zł, no wybiorę sobie, już mam, tak. No, no to tak się wydaje, no ale jednak się opłaca. No i poza tym. No i to ja oczywiście znowu zrobiłam. Zrobiłam zamówienie Sinseya, no bo przecież mi się torebka rozleciała, nie? No czarno. No przecież czarną noszę praktycznie codziennie. Nieważne, że ja mam parę innych torebek, ale one nie pasują. No ja po prostu stwierdziłam, że ja chcę mieć czarną, bo ja w innej się źle czuję. I stwierdziłam, że chcę małą, niedrogą czarną torebkę. No i ja sobie ją zamówiłam. No ale oczywiście, jak kupowałam torebkę, no to oczywiście, no kurde, torebka 3 dychy, przesyłka 15. No co to za biznes? No to nie jest biznes, nie? A w mojej głowie musi być biznes, jest biznes. Więc ja tak zaraz sobie zaokrąglam, nie? A jak kupię jeszcze to, potrzebuję w sumie to, potrzebuję to. I wiecie, to jest takie i dobre, i niedobre, bo ja naprawdę, jakbym miała wszystko kupować na ten moment, kiedy naprawdę mocno potrzebuję, to ja bym zapłaciła za to 2 razy drożej. I ja już się na to nieraz nadziałam. I ja tak kiedyś robiłam, że miałam taki system oszczędzania, że nie, nie, ja nie wydam, kupię, jak będę bardzo potrzebowała. No i później się okazało, że wydawałam na to 2 razy więcej. A teraz tak, z jednej strony niby kupuję, ale z drugiej strony oszczędzam jakby, bo prawie wszystko, ja zresztą to zawsze podkreślam, ja praktycznie wszystko kupuję w promocjach. Autentycznie. Praktycznie, czy ja idę do Rossmana, czy ja idę na spożywkę, czy ja robię zakupy ubraniowe, czy jakieś tam galanteria, torebki i tak dalej. Ja wszystko kupuję w promocji. No po prostu, jak mi się kawa kończy, to ja mam takie, o kurde, została 1/3 opakowania kawy, trzeba patrzeć, czy nie ma jakiejś promocji. No ja mam taki tryb myślenia, bo słuchajcie, jakbym tego nie robiła, to by mnie nie było stać, żeby tutaj sobie do Was przychodzić i po prostu nagrywać odcinki, chodzić na jakieś tam raz na ruski rok na pana kotezy, psiapsi i takie jakieś pierdoły, no bo po prostu, no, jakbym wydawała dużo kasy na te inne pierdoły, które potrzebuję, no to by było źle. No, także tak to wygląda. Także to jest takie pół na pół. Z jednej strony chciałabym po prostu jakby dążyć do minimalizmu. Tak bardziej o to chodzi, żeby po prostu nie kupować za dużo rzeczy, bo to są tylko przedmioty i tak na dobrą sprawę zadaję sobie coraz częściej pytanie, czy ja aby na pewno tego potrzebuję. I bardzo, bardzo bym chciała do tego dążyć, żeby jakby mieć trochę mniej, bo przyznam Wam się do czegoś, że mieszkam sama na wielkim... No dobra, nie na wielkim. Nie, to nie jest tak, że jestem bogata. Nie, nie. Mnie też uskwiera inflacja, bo to tak nie wygląda, że ja jestem bogata. Bo to tak mogłoby brzmieć. No, ale generalnie jak na jedną osobę mam dość duże mieszkanie i słuchajcie, ja się w tym mieszkaniu nie mieszczę. I tak to wygląda. Także konsumpcjonizm po prostu jest mega full i tak dalej. I wiecie, jak to jeszcze, jak baby mają, nie? Że o, sukienka za 50 zł muszę wziąć i ta sukienka później leży, wiecie, o co chodzi. No i nie wywalisz, no bo szkoda, tak? No nie założysz do roboty, jak idziesz obijać meble tak jak ja, no to nie idziesz jak na pokaz mody, nie zakładasz tych 50 par szpilek za 20 zł kupione w promocji, czy tam za 3 dychy odkupione od koleżanki i kurde, nie zakładasz sukienki, nie? No niestety, także bardziej chodzi o to. To jest moje postanowienie noworoczne i ja zawsze z tym mam taki problem. Ktoś, kto oglądał moje projekty Denko, myślę, że ma takie mniej więcej taki w miarę pogląd, ile tego można zużyć, bo ja ostatnio przyszłam z takim pudełkiem i Wam pokazywałam. I najlepsze jest to, że ja teraz siedzę i tam patrzę w bok, bo ja tam mam, ja tam nadal mam to pudło. I tam nadal jest jeszcze na co najmniej ze 2 odcinki na Denko, nie? Mało tego, jeden mam jeszcze Wam do obrobienia. Wyobraźcie sobie, ile z tego po prostu, ile my kosmetyków zużywamy. Ja nie mówię, że wszyscy, ale no niektórzy, tak?
I to nie są jakby takie super, bo nie wiadomo jakie kosmetyki. Zazwyczaj to jest kolorówka, zazwyczaj to jest jakaś taka bardziej konkretna pielęgnacja, gdzie ja bym się chciała z Wami podzielić po prostu tym, nie? To jest na tej samej zasadzie. No i to niestety wychodzi jak wychodzi. Także no, bardziej chodzi o ten konsumpcjonizm. I stąd też właśnie jest ten format. Dlatego, że ja bym chciała zamienić to przychodzenie i promowanie Wam takich, nie wiem, makijaż jedną marką, bo to naprawdę to jest, no, to ciągnie po kieszeni. Ja już nie mówię o mnie, ale jakby tak, wiecie, no, można po prostu pogadać o tanich kosmetykach, które są dobre, ale też można po prostu popromować to, że no, słuchajcie, to jest dobre, wytestujcie to i wiecie, tak jakby szukanie świętych grali, o, w dobrej, małej cenie. Ja to robię, ja się tym kieruję, że ja szukam taniego, a dobrego i takiego, co mi się sprawdza. Parę już takich świętych grali mam. Ja do nich autentycznie ciągle wracam i ja tutaj właśnie Wam bym chciała takie rzeczy promować na kanale, między innymi. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Oh, muszę się napić, bo w gardle zaschło. No, i tak to wygląda. I co ja mogę powiedzieć oprócz tego, że jestem cała skawem? To, że gadam do Was już pół godziny. I następnym razem na pewno przyjdę z bardziej konkretnym jakby tematem. I chyba już wiem, o czym sobie będziemy następnym razem gadać, bo jestem w trakcie czytania pewnej książki. I to jest książka moim zdaniem bardzo kontrowersyjna. Ktoś, kto słucha podcastów o Okuniewskiej, może gdzieś tam trochę o niej słyszał, dlatego że napomknęła też Okuniewska w swoim podcaście na temat tej książki. Ja Wam powiem, że zdenerwowałam się, jak czytałam tą książkę. Autentycznie nigdy w życiu mi się to nie zdarzyło, także macie jakby zapowiedź następnego odcinka i zobaczymy, co Wam wyjdzie z tych poniedziałkowych kaweczek. A ja Wam bardzo życzę, żebyście swoje poniedziałki jakoś przetrwali i mam nadzieję, że będziecie je spędzać ze mną właśnie na słuchaniu tego mojego biadolenia do mycia naczyń albo do picia kaweczki. I przetrwamy te poniedziałki ciężkie razem i po prostu damy sobie w te poniedziałki trochę na luz i z tymi postanowieniami noworocznymi też pamiętajcie, żeby dać sobie trochę na luz i nie katujcie się za to, że coś Wam w 100% nie wyszło tak, jakbyście chcieli, tylko cieszcie się tym, że jednak coś robicie i że idziecie w dobrym kierunku, bo to jest ważne.